Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie polskich reform sądownictwa. Przebiegała pod hasłem „Obrońmy naszą suwerenność”. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Manifestacja rozpoczęła się od modlitwy i odśpiewania hymnu Polski. Zgromadzeni przybyli, by dać wyraz wsparcia dla rządu i prezydenta w obliczu nieustających ataków na reformę wymiaru sprawiedliwości. Na transparentach, które trzymali w rękach, widniały napisy m.in. „Sądy i prokuratura w ręce suwerena”, „Fałszywe sądy, złodziejskie rządy”, „Stop sądokracji” czy „Kasta do pełnej lustracji”. Ta ustawa powinna wejść, w jakiejś postaci powinna wejść, dyscyplinująca sądy, to jest dla mnie oczywiste. No ja jestem zażenowana tym w ogóle i dlatego tutaj jestem, żeby poprzeć tą reformę sądów, tak? Żebyśmy byli po prostu suwerennym państwem. Te sądownictwo trzeba zreformować, żeby w końcu jakiś, nie wiem, spokój i praworządność była. Jest nie do zaakceptowania ani to, że brukselskie prawo jest ponad polskim. Przede wszystkim konstytucja jest nadrzędna w stosunku do prawa międzynarodowego i to jest kwestia obrony suwerenności, ale również dlatego, że nie można tolerować bezkarności sędziowskiej. Demonstracja licznie zgromadziła zasłużonych działaczy antykomunistycznych, w tym współtwórcę Solidarności Andrzeja Gwiazdę wraz z małżonką. Czas dokończyć ten proces, który zaczęliśmy 40 lat temu. Musimy doprowadzić ten marsz do końca, do mety i do zwycięstwa. Andrzej Gwiazda zwrócił też uwagę, że obecnie rządzącym potrzebne jest wsparcie ich wyborców. I za naszymi plecami stoją tłumy, które nas pobierają. Daje tym ludziom ogromną siłę, również siły argumentacji, że oni wierzą w to, co mówią i walcząc z kłamstwem, walcząc z manipulacją, walcząc, no, nasze plakaty mówią o tym, z czym walczymy, to wsparcie wyborców musi być odczuwalne codziennie. Przed Trybunałem Konstytucyjnym byli też ci, którzy zostali pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, mówi były działacz opozycji antykomunistycznej Krzysztof Wyszkowski. 30 lat wolnej Polski przyniosło nam wszystkim wiele dobra. Polska rozwija się, Polacy są coraz bardziej zadowoleni z sytuacji własnej i narodowej. Ja również jestem z tego bardzo zadowolony. Ale w tym samym czasie, wraz z tysiącami innymi, zostałem w wolnej Polsce ofiarą postkomunistycznej kasty, której władztwo przetrwało w sądownictwie. Podczas demonstracji wystąpił także satyryk Jan Pietrzak. Niezwykły czas, niezwykła okazja, ważna sprawa przed nami. Niezwykle ważna sprawa, żeby sądy w Polsce zaczęły działać dla Polaków, a nie dla prawników. List do uczestników zgromadzenia skierował przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Uznał za oczywiste to, że polski wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Przypomniał jednocześnie, że nieprzerwanie od początku lat 90. mówi o tym Solidarność. Piotr Duda wśród pilnych potrzeb wymienił m.in. lustrację i dekomunizację środowiska sędziowskiego oraz przywrócenie społecznej kontroli nad sądami.